Kastet z nami tutaj. Powiedz, jak to się stało? Skąd taki w ogóle pomysł, żeby taką ksywę przyjąć? Czy taką ksywę ktoś ci nadał? Bardziej została nadana, aczkolwiek no, gdzieś tam można połączyć z moim charakterem taką ksywę. No, gdzieś tam trafiła w mój właśnie gust. Czyli jeśli mówisz, że trafiła gdzieś w twój charakter, to troszkę o tym charakterze twoim jako wojownika może opowiedzmy. Czego możemy oczekiwać po twoim występie? No na pewno postaram się wejść, dać mega pokazową walkę, pokazać serducho, zostawić serce w ringu. Ile tam mam dobrego też przeciwnika, doświadczony na pierwszą walkę. Zobaczymy, jak to będzie. No na pewno zostawię serce w ringu. No i dam siebie wszystko i pokażę jak najbardziej ulicę. Ponieważ to są gołe pięści, nie będę ukrywał, że to jak najbardziej ulica. No i trzeba pokazać tamtą ulicę. No, czyli właśnie tak jak sam podkreśliłeś, rozumiem, że gdzieś to doświadczenie, jeśli chodzi o umiejętność rywalizacji, to zbierana właśnie w tego typu walkach. Tak, no głównie gdzieś tam na ulicy, gdzieś tam zdarzały się pojedynki, gdzieś tam te doświadczenie się zbierało. Jak pytałem różnych twoich kolegów, którzy też walczyli, jak to wyglądało, jeśli chodzi o te walki na gołe pięści, na ulicy, to wszyscy mówili, że porażek raczej nie było. Jak to w twojej sytuacji było? Porażki jakieś się zdarzały? No, podobnie jak koledzy, muszę odpowiedzieć, że porażek raczej nie było na ulicach. Gdzieś tam zawsze się udawało skończyć, że tak powiem, przed czasem. Powiedz, jeśli chodzi o te przygotowania w ogóle sportowe, ty gdzieś próbowałeś też sportowo troszeczkę doszlifować się przed tym występem na Gromdzie, czy raczej pozostajesz tutaj wierny swoim możliwościom? Nie, jak najbardziej sportowo. Cały czas boks u siebie trenowałem. Gdzieś tam mnie ciągle dociążali, sparingi w różnych klubach bokserskich u siebie, gdzieś tam jeszcze prowadzę dodatkowo u siebie parter w klubie, gdzieś tam cały czas jestem w ruchu. Czyli co, MMA też gdzieś tam, gdzieś ci pasuje? Też gdzieś tym się zajmujesz? Tak, właśnie mam purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu, ale gdzieś tam w sercu jednak ta stójka przeważa, nie? Co takiego jest w Gromdzie, że cię tak strasznie pociągnęło, że chciałeś tutaj spróbować swoich sił? No, czysta ulica, nie? Gołe pięści, mocne chłopy, gdzieś tam walki idą fajnie, nie zbierają się tu słabsze charaktery, tylko biorą ostra selekcja. Grube walki, ostra wymiana, gdzieś tam nie boimy się bić. No i tak. Miałeś okazję widzieć wcześniejsze jakieś, pewno oglądałeś wcześniejsze, no skoro się tu zgłosiłeś, to musiałeś wcześniejsze te dwie edycje widzieć. Kto jest takim twoim faworytem, jeśli chodzi o Gromdę? Która z tych walk gdzieś tam utkwiła ci w pamięci? Oglądałem wcześniejsze Gromdy, no gdzieś tam faworytem, no. Faworytem finału, tak? Chodzi teraz. Też, a takiego ktoś kto zwrócił twoją uwagę na przykład swoją walką? Raczej gdzieś tam wszyscy się pokazali po trochu, nie? Nikt tam na nikogo szczególnie nie patrzyłem. Faworytem walki uważam, że będzie właśnie Tyson, nie? Że gdzieś tam te serducho bardziej chuligańskie niż sportowe. Coś w tym stylu. Koledzy, którzy dowiedzieli się o tym, że będziesz tutaj startował, jak to przyjęli? Uważają, że to jest dobre miejsce dla ciebie? No tak, jak najbardziej. Cała ulica, cały Olsztyn, że tak powiem, mi kibicuje. Gdzieś tam wszyscy są mega podjarani. Gdzieś tam wypisują, ciągle dzwonią, że pokażemy klasę. Trochę szkoda, że kibiców nie będzie na trybunach? Że nie będzie można takiego wsparcia tutaj zyskać jeszcze? Jak najbardziej. Szkoda i nie szkoda, aczkolwiek jakoś mi to nie robi różnicy. Gdzieś tam wiem, że wszyscy przed telewizorami siedzą. Gdzieś tam no, nie ma dla mnie różnicy, nie? Ktoś jeszcze ewentualnie z twojej ekipy też myślał o Gromdzie? Ktoś ewentualnie z tej twojej ekipy też myślisz, kiedyś na Gromdzie się pokaże? Tak, na pewno wielu chłopaków dobrych gdzieś tam z ulicy. Niektórzy się pewnie zgłoszą. Oczywiście teraz ta twoja pierwsza walka. Tak jak wspomniałeś, rywal też mocny. Coś więcej o nim wiesz? Jeszcze raz? O swoim rywalu. Coś więcej wiesz? No wiem, że tam ma rekord w MMA chyba 3-0. 3 nokauty w pierwszych rundach. Fajnie, że mocniejszy rywal się trafił. Gdzieś tam damy na pewno fajną waleczkę. Zostawimy serducho. O finale się myśli gdzieś tam już w takim momencie, czy na razie jeszcze nie? No jak najbardziej jestem pozytywnych myśli, nie? Że gdzieś tam jak najbardziej o tym finale gdzieś tam trzeba myśleć. Miejsce u głowy, aczkolwiek nie ma co się obrastać piórka i trzeba najpierw przejść przez te pierwsze walki, nie? A ta walizeczka z pieniędzmi to wrażenie robiła dzisiaj, taka wyniesiona? No wiadomo, pieniądz nie śmierdzi, ale no jednak na początku skupmy się na sportowych aspektach gdzieś tam. Bardziej celujemy w ambicje, w pasję.
No to w takim razie niech ta pasja jutro rzeczywiście znajdzie swoje rozwiązanie w tej bardzo dobrej walce na gali Gromda. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Gromda Fight Club. Walki na gołe pięści. Jesteście gotowi na krwawy piątek? Gromda. Nie ma miękkiej gry.